Wokół tematu wcześniejszego posyłania dzieci do szkół nie cichną kontrowersje. Mamy do czynienia z ryzykownym eksperymentem na sześciolatkach. W tym roku rodzice mieli wybór, czy posłać pociechę do szkoły. Propozycją jest, aby w 2014 do szkoły obowiązkowo poszły sześciolatki, które urodziły się między styczniem a lipcem 2008, natomiast druga połówka sześciolatków urodzonych od lipca do grudnia 2008 będzie miała ten obowiązek w 2015 roku. Tymczasem w województwie śląskim wygląda to następująco. W tym momencie mamy dane, które zbieraliśmy w czerwcu, które przekazywali nam dyrektorzy szkół według deklaracji rodziców dzieci sześcioletnich, którzy chcieli posłać swoje pociechy już do klasy pierwszej. Z tych informacji wynika, że to jest około 6 tysięcy dzieci w województwie śląskim, co stanowi 14% tego rocznika dzieci sześcioletnich, które zostały zapisane przez rodziców do szkoły. Te dane mogą się jeszcze zmienić, dlatego że rodzice mieli lipiec i sierpień, kiedy mogli się jeszcze zdecydować i zapisać dziecko do klasy pierwszej. Zbieramy teraz, myślę, że one dopiero będą w połowie września najbardziej aktualne, ale porównując to z ubiegłymi latami, to są bardzo podobne liczby, około 14-15% dzieci jest posyłanych, dzieci sześcioletnich do klasy pierwszej. W dużych miastach w naszym województwie to jest różnie, ten procent waha się od 13-22%. Z tych informacji, które mamy teraz na przykład w stolicy naszego województwa, to jest ponad 13% dzieci sześcioletnich w klasach pierwszych. W szkole podstawowej nr 13 w Chorzowie pani dyrektor nie obawiała się sześciolatków w swoich murach. Nasze pierwsze sześciolatki są już w klasie czwartej, także co roku mamy grupę przedszkolną. Są to albo całe klasy sześcioletnie, albo pół na pół. W tym roku mamy całą klasę dzieci sześcioletnich, także nie ma najmniejszych problemów. Nie było, nie ma i myślę, że nie będzie. Właśnie mieliśmy okazję uczestniczyć w takiej lekcji. Sześciolatki sprawowały się doskonale, ale to chyba zasługa szkoły. No myślę, że tak. Przyszły tutaj do szkoły do nas nie do zupełnie obcej szkoły. Cały rok przychodziły do nas z paniami z przedszkola, brały udział w różnych zajęciach, w dniach otwartych, w imprezach szkolnych, w zajęciach sportowych. Także większość z nich zna naszą szkołę dosyć dobrze. Także myślę, że dlatego jest ich takie swobodne podejście i do szkoły, i do otoczenia całego. Także myślę, że są dosyć zadomowione, że tak powiem, u nas. A proszę powiedzieć, jakie jest pani zdanie? Warto wysyłać tych sześciolatków do szkoły? Oczywiście. Oczywiście, że warto. To są dzieci, które mają umysły otwarte bardzo, więc trzeba je napełniać wiedzą. Wydaje mi się, że... Zresztą patrząc na nasze doświadczenia, mamy klasy łączone, dzieci 6-7-letnie, które rozpoczynały naukę jako dzieci 6-7-letnie. Także często w tych klasach górują dzieci 6-letnie pod względem wiedzy, umiejętności. Także wydaje mi się, że jak najbardziej wysyłać dzieci 6-letnie do szkoły. Zresztą cały świat się uczy od 6, od 5, od 4 lat. Jakaś specjalna reorganizacja? Jakąś specjalną reorganizację musiała przejść szkoła, przygotowując takich 6-latków do nauki? No my niespecjalnie. Szkoła była przygotowana, dlatego że kiedyś było przedszkole w naszej szkole. Także dla tych małych dzieci są maleńkie sanitariaty, umywalki dostosowane do wzrostu ich. Kadrę mamy wyszkoloną super. Pani nauczycielki są po różnorodnych kursach przygotowane do pracy z dziećmi i 7 i 6-letnimi. Nie ma najmniejszych problemów. Pani córeczka uczy się w sześciolatkach. Trudno było podjąć tą decyzję? Zaczynał jako pierwszy rocznik, który zaczął jako sześciolatki. Teraz jest w czwartej klasie, więc łatwiej mi było podjąć taką decyzję. I córkę też zdecydowałam się posłać właśnie jako sześciolatkę. Także już mam dwa doświadczenia. Czyli jak najbardziej poleca pani innym rodzicom takie rozwiązanie? Oczywiście, wiadomo, są dzieci, które mają jakieś tam problemy emocjonalne, ale od tego jest psycholog, żeby rodzice się skonsultowali. Ja nie miałam takich obaw, ponieważ syn świetnie sobie radził, a córka też jest bardzo rozgarniętą dziewczynką i nie miałam takich obaw. Pani córeczka chodzi do sześciolatków, trudno było podjąć taką decyzję? No, musiałam się zastanowić porządnie, powiem szczerze. Nie byłam przekonana na 100%, ale jak na dzień dzisiejszy jestem zadowolona z tej decyzji. A proszę powiedzieć, co panią przekonało? Chciałam, żeby szła do tej szkoły, więc niewątpliwie sześciolatki mają tutaj lepszy start niż w innych szkołach. No a jestem spoza rejonu, znaczy córka jest spoza rejonu, w związku z tym pani dyrektor przekonała na jednym ze spotkań w przedszkolu, że jednak sześciolatek to dobry pomysł, żeby szedł do szkoły. Dziękuję.
Okazuje się, że praca z sześciolatkami jest bardzo wymagająca, jak mówi pani Aneta Lazar, wychowawczyni klasy pierwszej A. Jest to klasa pierwsza złożona tylko z sześciolatków. Pierwszy raz mam właśnie do czynienia z takimi małymi dziećmi, ale są to bardzo dobrze przygotowane dzieci. Od pierwszych dni już tutaj staramy się pracować. Piosenki śpiewamy, wierszyki, zaczynamy sobie opowiadać. Dzieci są bardzo śmiałe, dojrzałe. Może są problemy emocjonalne, że troszeczkę gdzieś tam może tęsknią za domem, za rodzicami. Ale tutaj staramy się bawić, wychodzić. Dzisiaj nawet były, drugi dzień są w szkole, a były na podwórku, na naszym placu zabaw, także staramy się tutaj, co chwilkę trzeba zmieniać, jak gdyby tor, jesteśmy troszeczkę w edukacji polonistycznej, potem do matematycznej, ruchowych więcej zabaw trzeba niż w tych siedmiolatkach jednak, bo dzieci są po prostu nastawione na ruch, na poruszanie się i właśnie tak pracujemy za pomocą różnych, nawet misia, o tutaj gdzieś mam z tyłu, może pokażemy, że jesteśmy, o w zasadzie nasz misiu też dzisiaj nam towarzyszył przy stosunkach przestrzennych, na krzesełku, pod krzesełkiem, także jesteśmy. Staramy się, żeby ta klasa była właśnie takim łagodnym przejściem, te dzieci, żeby przeszły z przedszkola do tej pierwszej klasy. No i tak powolutku, jest to dopiero drugi dzień, więc ciężko powiedzieć o jakichś tam sukcesach, ale dzieci już wiedzą, gdzie jest ich ławeczka, wiedzą, jak należy się zachować, także jestem bardzo zadowolona. W tym drugim dniu uważam, że sobie poradzą w klasie pierwszej świetnie. Czyli to nie jest tak, jak ja jeszcze pamiętam, że przychodzimy pierwszego dnia do szkoły i poznajemy literkę A. Tak jak pani wspomniała, nie jest to takie typowe... Nie, jest to takie odłożenie troszeczkę w czasie, jest to tak jak gdyby rozciągnięcie, że my przychodzimy pierwsze dni, zapoznajemy się, a litery dopiero wchodzą po miesiącu. Także na alfabet mam w zasadzie czas do końca roku, do końca klasy pierwszej, więc te literki są troszeczkę wydłużone w czasie i mamy książeczki też. Ja uczę na Nowe Raz, Dwa, Trzy z wydawnictwa Nowa Era, gdzie są właśnie dostosowane do wieku młodszego, czyli do tych sześciolatków. Koleżanki na przykład w klasie pierwszej również, ale z siedmiolatków mają książki XXI wieku, Elementarz, także mają troszeczkę szybciej pracują, a w tej grupie sześciolatków jest to właśnie takie spowolnione troszeczkę, wydłużone, ale spotykamy się w tym samym miejscu w czerwcu, że po prostu wszystkie litery są, dzieci są zapoznane do końca czerwca. Czyli jak pani uważa, to dobrze, że te sześciolatki pojawiły się w szkole, czy ma pani zupełnie inne zdanie na ten temat? Znaczy się myślę, że tak. Myślę, że dobrze, bo ponieważ ten wiek dziecka sześcioletniego jest najbardziej taki elastyczny, chłonny wiedzy, także dzieci bardzo szybko przyswajają tą wiedzę i myślę, że pod koniec pierwszej klasy będzie coś można więcej powiedzieć, ale myślę, że tak, że sobie poradzą i że dobrze, bo widzę, że tutaj nauczyciele z przedszkola też dobrze pokierowali dziećmi i widzę, że dzieci są przygotowane pod tym właśnie kątem. Tylko te emocje, tak jak mówię, że no, do tego muszą dojrzeć dzieci. Także każdy wiek ma swoje prawa i ten sześciolatek również. Czyli sześciolatki rządzą się emocjami, ale widzę, że to dość spokojna grupa. Tak, właśnie. Dlatego tutaj dzisiaj są takie ciekawe i są, siedzą cichutko, ale powiedzmy tak, na razie obserwują, one wszystko muszą, tak jak gdyby badają teren, gdzie się znajdują i na razie jest spokojnie. Tak, są po prostu takie opanowane, bym powiedziała. Jak powiedziała pani Aneta, wychowawczyni klasy pierwszej, a na razie dla sześciolatków jest po prostu mamą, która nie tylko rozdaje dobre cukierki. Psycholożka nie podaje recepty na to, czy wysłać sześciolatka do szkoły. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, co mówią osoby, które znają dziecko. Myślę, że to nie jest takie proste, żeby określić, czy to jest dobre, czy złe, że sytuacja jest dużo bardziej złożona. Wydaje mi się, że część dzieci rzeczywiście nadaje się do szkoły w wieku 6 lat i szkoły są przygotowane, żeby przyjąć te dzieci. Natomiast jest grupa, która jednak powinna pozostać w przedszkolu i tam kontynuować swoją edukację. Proszę powiedzieć, jaka to jest grupa? Jakie czynniki tutaj przede wszystkim mówią o tym, że ta grupa powinna pozostać w przedszkolu? Ja myślę, że to są takie rozwojowe czynniki. Może być to rozwój intelektualny, może być to rozwój emocjonalno-społeczny. Najczęściej tak jest, że po prostu emocjonalnie i społecznie te dzieci jeszcze nie dorosły do tego, żeby zasiąść w szkolnej ławie, że to jest ten problem. Mieliśmy tutaj okazję być w jednej z klas u was w szkole. Te dzieciaki faktycznie fajnie siedziały w ławkach, ale dużo też uwagi trzeba było poświęcać im, na przykład nauczyć tego, jak
sznurować buta, jak zakładać kurtkę, czyli takiej pewnej przestrzeni, nowego miejsca. Znaczy myślę, że te czynności samoobsługowe powinny być opanowane na poziomie przedszkola i na to rodzice muszą zwrócić uwagę, że to dziecko powinno już w tych czynnościach być bardzo sprawne, jeżeli przychodzi do szkoły. Nauczyciele też muszą inaczej jakby do tych dzieci podejść, prawda? Tutaj potrzeba więcej ruchu, więcej zabawy, takich przerw między lekcjami. Także myślę, że to jest ważne. Akurat te nasze sześciolatki, które teraz się pojawiły, są bardzo fajne, bardzo zorganizowane. To aż dziw po prostu, można się zachwycać nad nimi. Tak mi się wydaje. W porównaniu do tego w poprzednich latach wymagały więcej dyscypliny. Teraz jest fajna grupa, natomiast to jest dopiero trzeci dzień. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A proszę powiedzieć, co możemy poradzić za tym rodziców? Bo tutaj z różnymi zdaniami się spotykamy. Rodzice są nieco przewrażliwieni. Część z nich na pewno, tak, ale co rodzicom? No myślę, że trzeba spojrzeć na tą diagnozę przedszkolną, trzeba się konsultować z panią wychowawczynią w przedszkolu i jakby zbierać te informacje, zobaczyć sobie szkołę wcześniej, czy jest przygotowana, jak rodzice to widzą, jak oceniają swoje dziecko, jeżeli chodzi właśnie o jego rozwój. Mogą to sobie porównać z innymi dziećmi, mogą to skonsultować ze specjalistami, w przedszkolach są pedagodzy, psycholodzy, tak samo w szkole i myślę, że wtedy podjąć decyzję, żeby to była taka przemyślana decyzja. Właśnie i to nie jest nic strasznego, kiedy my mamy ze swoją pociechą wybrać się właśnie na wizytę do psychologa bądź pedagoga, bo taka osoba absolutnie nie chce zaszkodzić. Nie chce zaszkodzić. Myślę, że rodzice się już oswajają z tym. Pojawiają się psychologowie właśnie już w przedszkolach i rodzice przychodzą na takie indywidualne spotkania czy na warsztaty. Myślę, że jest już takie stopniowe oswajanie się z psychologiem. Nie traktuje się go jak osoby od tak zwanych świrów, prawda? Maluchy w szkole czują się jak ryby w wodzie. Szkoła to dla nich naprawdę ciekawe doświadczenie. Jesteś w pierwszej klasie. Powiedz mi, jak się tobie podoba w szkole? Super jest. Podoba mi się bardzo. A powiedz mi, to jest dopiero twój drugi dzień. A czego zdążyłaś się już nauczyć? Nauczyliśmy się dwóch piosenek. Byliśmy dzisiaj też na placu zabaw, bo jest ładna pogoda. A powiedz mi, macie takie piękne, kolorowe książki. Opowiesz mi coś o tej książce? Tak. No, na przykład dzisiaj robiliśmy takie portrety, tutaj pani nam puszczała radio i słuchaliśmy odgłosów, który ty odgłos i zrobiliśmy gwiazdeczkę, który to. No, bardzo mi się podoba. A powiedz mi, czy szkoła różni się trochę od przedszkola? Chodziłaś do przedszkola? Tak, chodziłam i się różni, bo tutaj jest mniej zabawek, ale też to mi nie przeszkadza. Czyli ty chcesz być takim dorosłym uczniem i fajnie się jest uczyć? Tak, bardzo fajnie. A ty powiesz ładnie, co przyniosłaś? A powiesz, dlaczego go przyniosłaś pani? Bo ja zapomniałam. Powiedz nam, dlaczego? Marku, powiedz nam, jak wygląda taka lekcja tutaj w szkole? Akurat jak dzwoni dzwonek, no to już koniec przerwy i musimy się uczyć. No właśnie, a taka przerwa, jak wygląda taka przerwa? No, możemy się pobawić, możemy zjeść sobie śniadanie, wypić sobie coś, różne rzeczy można robić. No właśnie, tutaj widzę za waszymi plecakami takie maty żółte, czy na tych matach się bawicie? Niekiedy tak. Widzę, Sebastianie, że ty też się przygotowałeś. Masz piękny, kolorowy piórnik. Poopowiadasz nam, co masz w piórniku? Kredki, ołówki, cienkopisy, klej, masa, zakreślacze, nożyczki, temperówkę i gumkę do mazania. A powiedz mi proszę, chodziłeś wcześniej do przedszkola? Tak. Gdzie ci się bardziej podobało, w przedszkolu czy w szkole? Bo w szkole jest więcej się uczymy i jest lepiej, dlatego że dużo rzeczy może na przerwach robimy. Jeszcze nie zawsze wychodzimy na plac zabaw. Ładnie, prościutko? Ale piękne buzie są. Wiktoria też? Dominik? Super!